Które koła są podzielone na czwarte części? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Jeżeli dzielimy coś na czwarte części, to w wyniku takiego podziału musimy otrzymać cztery równe części, bo jedna czwarta to każda z czterech równych części całości. Wszystkie te koła podzielone są na cztery części, ale nie wszystkie podzielone są na cztery równe części. Na przykład to koło podzielone jest na cztery części. Ale ta część jest większa niż ta i większa niż ta. Te cztery części nie są równe. Natomiast te trzy górne koła wyglądają, jakby były podzielone na cztery równe części. Wygląda na to, że każda z tych czterech części jest taka sama. Każda z tych czterech części jest taka sama. I każda z tych czterech części również jest taka sama. Zatem każde z tych kół jest podzielone na ćwiartki. A to jedno nie jest. Czyli tego nie klikamy. Zabawa się rozkręca. Jedziemy dalej. Które kwadraty podzielone są na czwarte części? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Zasada jest ta sama. Muszą być podzielone na cztery równe części. Wszystkie te kwadraty podzielone są na cztery części. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ale nie wszystkie podzielone są na cztery równe części. Na przykład w tym kwadracie. Ta część, ten mały trójkąt jest dużo mniejsza od tej części. Te części nie są równe, ale w każdym z pozostałych trzech kwadratów cztery części są równe. Każdy z tych trójkątów, na które ten kwadrat jest podzielony, jest taki sam. Wszystkie one mają takie samo pole powierzchni. Każdy z tych czterech małych kwadratów ma taką samą powierzchnię to też są cztery równe części. I tutaj, każdy z tych czterech prostokątów ma takie same wymiary. To też są cztery równe części. Kupa zabawy! Rozwiążmy następne. Które koła są podzielone na trzecie części? Żeby podzielić na trzecie części, musimy podzielić figurę na trzy równe części. To koło podzielone jest na cztery równe części, więc to nie są trzecie części. To jest podzielone na trzy części, ale części nie są równe. Ta część tutaj jest mniejsza niż ta część w środku. To koło. Jest podzielone na trzy części, i są one wszystkie równe. Ten kawałek ma takie samo pole powierzchni jak ten kawałek, i takie samo pole powierzchni jak ten kawałek. Możemy to koło zaznaczyć. Tu też mamy trzy części, ale nie są one równe, tak jak w tym przypadku. Ta część jest znacznie mniejsza niż ta część. Tak więc to jedyne koło jest naprawdę podzielone na trzecie części. Które koła są podzielone na trzecie części? Znowu korzystamy z tej samej zasady. To jest podzielone na ćwiartki. Te nie są podzielone na równe części. To koło jest podzielone na trzecie części. Zróbmy jeszcze jedno. Które prostokąty podzielone są na czwarte części? Pamiętajcie, jeżeli dzielimy na czwarte części, na ćwiartki, to musimy mieć cztery równe części. To wygląda jak cztery równe części. Tu są dwie równe części. Ten jest podzielony na połowy, nie na ćwiartki. Tu są cztery równe części. Ten jest podzielony na sześć równych części. Są to równe części, ale nie ma ich cztery, tylko sześć równych. Czyli ten prostokąt podzielony jest na szóste części. Czyli dwa prostokąty z czterech, które są podzielone na czwarte części, to ten i ten. Cztery równe części.